Witam serdecznie, Maciej Wudzik, WG Kosakowo. No, pogody się chyba troszeczkę uspokoją tutaj nam. O, to jakiś stary gołąb wrócił. Pogody się trochę... O, tamty chodzą bardzo wysoko. Jedna, druga, trzecia, wszędzie. Pogody nam się trochę chyba uspokoiły, czyli jak tak się będzie działo i tak się utrzyma i tu się nic w Kołemniku oczywiście nie wydarzy. Chciałbym zrobić pierwsze koszowanie w poniedziałek, wtorek ewentualnie lot lub we wtorek koszowanie, w środę lot, ale bardziej obstawiałbym na tym, żeby było to w poniedziałek, wtorek lot, w czwartek koszowanie, piątek lot. I tak te krótsze loty, dwa treningowe w tygodniu. Też wszystko zależy, czy chłopaki tu będą mieli czas, będę z nimi rozmawiał, no bo ja sam tego nie zapakuję. Mówię, pierwszy na pewno trening bez opcji koszowania. Tak jak mówiłem, mniejszy stres, nie będziemy ich tutaj oprócz tego jeszcze stresować, tylko klateczki i do kabiny, całą noc w kabinie, tak jak zawsze. Czyli myślę, że to było dobre, no. I tak zawsze robiłem i tak będę robił. Mówię, wszystko zależy od chłopaków. Jeśli będą chętni i skorzy tutaj do pomocy i będą mieli po prostu czas, bo skorzy i chętni to nie są, tylko czy czas będą mieli, to będziemy koszować w poniedziałek. Poniedziałek, a lot będzie w wtorek. O, a tam idą w środku. O, gdzie się tu przyjrzymy. O. O, to jest jakiś tutaj... No wraca tych gołębi dużo co chwilę. Samczyk. Czyli tak jak mówiłem, we wtorek prawdopodobnie, jak wszystko będzie dobrze, będziemy lecieć pierwszy lot treningowy w granicach 5 km. Wszystko też zależy od pogody, nie chciałbym go robić na pewno krótszego, bo to jest później niebezpieczne, 5-6 km, bo chyba, że no mówię, gdzieś tutaj będzie miejsce fajne. Ostatnio jak tu jeżdżę i szukam, no niestety tak się tu wszystko rozbudowało, że bardzo ciężko tu nawet znaleźć miejsce do wypuszczenia. Tam gdzie kiedyś fajne pola, tam teraz osiedla, tam jakieś płoty stawiają, wszystko zabudowane. Czyli jest dosyć ciężko znaleźć dobre miejsce. Tam już dalej tak, ale tutaj u mnie to jest na te pierwsze loty. To jest bardzo, bardzo kiepsko. Dlatego pojedziemy tam, podejrzewam, na te 6 km. No, jak się wzbiją, to one powinny widzieć tutaj, no bo one te 6 km to teraz widzą. Ale wszystko zależy, mówię, od tej pogody jeszcze. Trochę rocznych gołębi obcych siada też, no to mówię, no wczoraj akurat był Bartek Bujnik, no wzięliśmy gołębie, wywiózł, mówię, bo to ani numerów, tylko na gumach, wywiózł gołębie do Elbląga, wypuścił, po 2 godzinach niecałych gołębie z powrotem. Mówię, nie wiem co z tymi gołębiami się dzieje, tymi rocznymi, ale no wczoraj fajną pogodę, mogły startować do domu, a tu wróciły z powrotem jak do siebie. Zapakujemy je teraz do kabinki, bo będzie miejsce, to niech lecą, może się zorientują. Ładnie zaczęły chodzić te gołębie, czyli tutaj myślę, że nie powinno być, aczkolwiek to wszystko się różnie może zdarzyć. Dobra, o, tam te chodzą pięknie u góry. Te już tu lądują. No, w ostatnim filmiku, jak mówiłem, że jakiejś grupy nie ma,
to powiem wam, miałem takiego strasznego stresa, bo tu nawet do mnie dzwonili, no tak mniej na tych dachach, no ja mówię, no mniej, to wam powiem, ten wiatr się tak wzmógł, to po prostu serce miałem w gardle, bo widziałem, że dużo gołębi nie ma. Po 2 godzinach przyleciała taka grupa ze 150 do 200 gołębi, no tak jak tutaj lata, po dwóch godzinach wojaży. Wieczorem doleciały jeszcze 2, rano siedział jeszcze 1, czyli sobie troszeczkę polatały. No, było to trochę stresujące. O, tutaj nasz jeszcze mewek. O, dobra. Do usłyszenia. Dobry lot. Mm.